dzisiejszym odcinku zaprezentujemy najbardziej charakterystyczne miejsca z gminy Janów, pokażemy, jak bawią się koła gospodyń wiejskich oraz jak wygląda współpraca z lokalnymi instytucjami. Nazywam się Justyna Solnik, jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Kwasówce, Warkoczy i Falbanki. Kwasówka to jest malutka miejscowość, znajdują się tu 3 domy, 5 mieszkańców, praktycznie wszystko to jest moja rodzina i żeby założyć nasze koło, musiałyśmy wyjść troszkę dalej. Skupiłyśmy kilka okolicznych wsi, dzięki temu mamy większy potencjał. Dzięki temu możemy robić wydarzenia, które będą skierowane do szerszej społeczności. Bardzo cieszę się, że dołączyłam do Koła Gospodyń Wiejskich Warkocze i Falbanki. Tutaj mogę realizować swoje pasje, swoje plany, jakieś realizować zamierzenia. Tutaj też poznałam wspaniałe grono koleżanek, z którymi bardzo dobrze się rozumiemy i możemy wspólnie działać zarówno w swoim kręgu dla siebie, ale też tworzyć coś fajnego dla lokalnej społeczności. Także rozwijamy się wspólnie razem w kole, a także każda z nas rozwija swoje pasje, talenty, pokazuje swoje umiejętności. No i razem świetnie nam się współpracuje. Dzisiaj zorganizowałyśmy potańcówkę wiejską o nazwie Letnia Potupajka pod Chmurką. Jest to praktycznie coroczne wydarzenie, które organizujemy, chociaż nigdy nie mamy konkretnego terminu. Dopasowujemy go do możliwości naszych dziewczyn, kiedy możemy się zebrać i zorganizować coś dla naszych mieszkańców. Przygotowałyśmy własnoręcznie oczywiście nasze wspaniałe przysmaki, także mamy zarówno coś na słodko, jak i na słono, wszelkiego rodzaju pyszne ciasta, babkę ziemniaczaną, różne naleśniki, jakieś różne mięska pyszne, także same wszystkie pyszności. Ta potańcówka jest wynikiem współpracy z Fundacją PZU. Dzięki tej współpracy zorganizowałyśmy całkiem ciekawe wydarzenie dla naszych okolicznych mieszkańców, ale też rodziny i osób odwiedzających naszą gminę, przejazdem będących. Takich wydarzeń u nas nie ma za wiele, więc tym bardziej skupiają dużą część społeczności i bardzo nas to cieszy. Nasza współpraca jest cykliczna. My pomagamy kołom gospodyń wiejskich, nie tylko kołom gospodyń w Kwasówce, w wydarzeniach, które oni organizują. I w drugą stronę to tak samo działa. Jeżeli my organizujemy jakieś wydarzenie, jak najbardziej oni nas wspomagają również przy organizacji, przy wypiekach jakichś, przy zapewnieniu gastronomii. Cały czas ciężko pracujemy nad tym, żeby do naszych szeregów wstępowały kobiety i w tej chwili mamy pewne sukcesy. Jedną z druhen naszej Straży Pożarnej jest właśnie członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Kwasówce i od niedawna już mamy również drugą druhnę, także na bieżąco staramy się, aby jak najwięcej kobiet również wstępowało w nasze szeregi. Koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne znajdują się w wielu miejscowościach w województwie podlaskim.
przykład współpracy Koła Gospodyń Wiejskich w Kwasówce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie może być inspiracją również dla innych.